Trąba, masz najlepsze stopy na świecie. A wiesz czemu trąba? Nie, ja się śmieję, że trąba ma najlepsze stopy na świecie, bo ma ten sam rozmiar co ja i dostaje po nim buty. Dzisiaj mi przyszedł do pokoju i mi zostawił mi dwie nowe parki butów. Właśnie zauważyłem na telefonie Kasi konwersację pod tytułem babeczki. No mamy to, no mamy. Sprytne babki mają swoją konwersację. No mamy, no mamy. Popatrzyłem się. Czemu się popatrzyłeś, że przeczytałeś? Ufam, ale kontroluję. Ufam, ale kontroluję. To jest najgłupsze, co można powiedzieć. Ale nie podoba mi się to. Ale się mają. O ty. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj jesteśmy w domu ekipy. Ale dziwnie się nagrywa odcinki na tej kanapie. Dobrze, fajnie. Dziwnie, no, nie, tak jakoś nie jestem przyzwyczajona. Jest ze mną Kasia, Patezberka, Trąba i Marcysia. I dzisiaj będziemy zgadywać po emoji filmy ekipowe. A mikser jaki został! Jeszcze z nami Mikołaj, który przygotował wszystkie emotki i będzie nam wysyłał na grupie, na Messengerze właśnie te emoji, a my będziemy zgadywać i odpisywać w jednym momencie, co to za film. Dobra. I Mikołaj będzie mówił, czy to ten film, czy to nie ten film. O, fajnie. No dobra. Rozumiecie? Przestańcie z wami. Dobra. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich filmów, to zostawiacie oczywiście łapeczki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A my już możemy zaczynać. Wysyłaj pierwszą emotkę. Kasia, widzę, że wysyłasz zdjęcia. Kasia, wysyłam zdjęcia. Czekajcie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, więc zaczynajmy z pierwszym filmem. I pierwszy film, a właściwie emotki do niego, prezentują się następująco. Okej, okay. Jest jakiś krzyk, cisza, okay. Dziecko i wkurzony. Okay. Wiem. Trzeba dokładną nazwę. Wiesz? Wiem. No. Ale kogo to mogą być filmy? To są ekipowiczów. Wszystkim. Tytuł. Dobra. Tak, no. W sensie nie trzeba dokładnych tytułów, ale żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. A ja myślałem, że to są takie filmy popularne i tak sobie myślę, dobra, to będzie ten Beardbox. Tam nie można się odzywać, tak już zacząłem pisać. I sobie zapomniałem, że to ekipowiczów. Ej no. No co? Co, wy wiecie? Ja wiem! Ja wiem! Ja wiem! Ja wiem i zaraz powiem... Dobra, ja skończę. Jeszcze nie wysyłajcie. Nie wysłałeś? Ja już nie. Ja wiem? To wysłaj. Nie, nie, nie miałam. Żyweńka, wysłałaś! Ej, bo jakoś tak... To macie jeszcze tak na 10 sekund na dobra. No ale już nie tak się można, bo się znajdzie. Ja na pewno nie zgadłam. Ja w ogóle zamoliłam tak trochę. To dopiero pierwsza runda, będzie ich jeszcze trochę. Mogę napisać 24 na różowo. Dobra, no. Dobra, bo 3, 4. Wysyłamy. O! O kurde, dobra. I kto? Dobra, odpowiedzią jest. Mówimy do nich, mają kartę. Jeszcze nie wiem, ja na czym jest dokładnie. A chciałem właśnie coś powiedzieć, bo to był. To jest pomysł mój. To siedziałem ja, Karol i chyba ty mikser wtedy. Pamiętasz? Siedzieliśmy w barze, jeszcze tak. Z Karolem w ogóle i myśleliśmy, jak można mówić do Majka śmiesznie, tak żeby to było fajne, ale, żeby go ale na przykład nieobraźliwe ani nic, żeby to było śmieszne. I stąd to jest właśnie taka mniejsza osoba. Taki... To widać, tam u nas w pokoju, pamiętam, że budowałam wtedy dom ekipy w Simsach i wy siedzieliście i wymyśliliście ten pomysł. To było wtedy. Najpierw myśleliśmy go w barze, a później przyszliśmy się do was do pokoju i wtedy uznaliśmy, że dobra, brzdąc jest zajebista. Dobra, zapiszcie sobie punkty. I na drugi dzień od razu nagrywa się brzdąca, od razu na drugi dzień. Dobra, czy jesteście wszyscy gotowi na drugą rundę? Tak, teraz postaram się nie. Ja też nie. Ale coś śmieszne, ja napisałam mafia, a to w ogóle nie było... Ale nie, no mogło być coś z mafią, bo jest zły, jest... Ktoś jest niewinny, ktoś jest dobry. To dziecko nie pasuje. No, to dziecko mi coś nie pasuje. To dziecko może mówić. No. A czy coś... Druga runda. Okej, znak zapytania, X, pływak, medal. Kurde, to może być... Wiem. Nie wiesz. Wiem, oczywiście, że wiem. Ja nie wiem. Jezu, co to jest? Zostało 15 sekund. Dobra, ja przepisam. No. Dobra, na jeden proszę wysłać wiadomość, więc zapisano 5, 4, 1. Patec versus Trąba? O, Kasia, mam takie samo. Jest taki odcinek. Patec versus Trąba? No. Kto nie zgadnie parę do wody? Nie. Czy kto dłużej wytrzyma pod wodą? I był to film. Pomylisz się, równa się, wpadasz do basenu. Ej, czyli to trzy historie. Medal, który jest na końcu. Ej! Czyli ja mam dobrze? Tak, czyli mamy dobrze. A jak? No tak. Ktoś odpowie, wpada do mnie. Ale to chodzi o ten to jest dobrze. Konkretny film właśnie, to jest ten pierwszy film, a medal pochodzi stąd, że pamiętacie tą plakietę, którą dostał Karol, że to był jego najbardziej wyświetlany film w całym roku. Ale to był ten film z basenem. Tak. Czyli ja też zgadłam. Ale to wiesz co? To jest dla niej paradowania. Mnie zmyliła ta emocja pływania. No kurde! No kurde! No easy!
Ale no w sumie jest pytanie, jest tak jakby X, że... A czy Murcik, czy Murcik jest... ma dwa punkty? Tak. O, ja jakim dziwnym trafem mikser wybiera pytania i Murcik ma dwa punkty? Jakim dziwnym trafem ostatnio też wybierał emotki i miałam też dwa punkty. A wtedy pisałam. Miałem pierwsze miejsce, no. Pragnę przypomnieć, miałem pierwsze miejsce. Po raz pierwszy na odcinku, jak myślę kiedykolwiek serio. Lecimy z trzecią rundą tutaj. Mamy ciekawe emoji, które wyglądają tak. Oż ty, ja wiem, tylko nie pamiętam tytułu. Też nie znam tytułu, kurde, ale chyba to wiem, o co chodzi. A mogę napisać, o co chodzi w odcinku, no. Nie piszę tytułu? To jest tak. Nadziejne w to. Mogę? To jest no. Okropne, no. Okej, okay, napisałam taki ten wytłumaczenie, że hej. Ja napisałam cztery słowa. Nie. Cztery. Jeden, słuchajcie. Nie wysać złego misteria Boxa! To no. Nie wysać złego Boxa. Nie wysać złego misteria Boxa, możesz wysadzić mikrofon, żabę nawet, albo flagę finish, nie? Ale ja napisałam w ogóle, chodzi o odcinek finałowy, w którym Żabson zagrał w ogrodzie domu ekipy, chyba. Chyba! Zagrał w ogrodzie domu ekipy. To ja. I ta emotka. Serio był taki tytuł? Niespodzianka, finał, koncert w ogrodzie ekipy. Tromba wie za każdy odcinek. Tromba wszystko śledzi. Nie no, to nie chodzi o to, że ty nie wiesz, to po prostu Tromba wie wszystko. Prawda. On jest Wikipedią. Trombopedia. Zapamiętuję statystyki. Trombopedia. Ej, zapisuję to. Co to będzie, co to będzie? Ale... Ja lubię, bo Mikserek, on też jest taki internetowy i on wie, jakich emotek użyć. On jest, on wie, co zrobić. To jest chyba proste, wydaje tak. mi się, że wszyscy tutaj mogą zgadnąć, mam czy nie. Mam nadzieję, chyba. Wiesz. Co ty się znowu tak rozpisujesz? Historia jest. Chciałam, musiałam zobaczyć. Opisuję historię, jeszcze tutaj się wydarzyło. Jeden, wysłuchajcie. No i oczywiście chodziło o odcinek z jajkiem i dokładnie tytuł napisał Tromba. A Wera się tak starała, napisała, kto już nie swoje. Serio, Tromba dodał idealny tytuł? No, tam chodzi o to. Swoje. O! Swoje. A ja napisałam. Gdzieś jestem bliżej. Ej, a moja odpowiedź się liczy? Mikser. Hajsidło. A był ten odcinek, w którym? Każdy powie, że ja to już nie mam pół. O, idziemy spać, Jedlak, 15.30. To była akurat łatwa runda. Dla nas 15.30 to jest noc. Trudniejsza, nie? W tym momencie wysyłam kolejną rundę, która może troszkę utrudnić. Pokrzyżować szyki. Oż, kurka pieczona. Ponieważ mamy tutaj nie 4, a 5 emoji. Fucking hell, bro. Okej. Co to znaczy? Easy. Kurde, tutaj są dwa albo nawet trzy te trafy. Ja rozszyfrowałem wszystko. No, ale nie ma jednego jeszcze, jak ty to już widziałeś? Jak to? Trzy. Jeden, słuchajcie. Wyprowadzałeś się do domu ekipy? To... O nie, to mogłoby być w sumie. No niestety. Garnitury dla ekipy. Wszyscy bez punktu, ponieważ jest to trampolina wypełniona kolorowymi kulkami. Skok z dachu. Ale zmyliłeś, nie? Tak, ja też myślałem Karol Mike Tromba, nie? Ja też powiedziałem Karol Mike Tromba. Ale nie, i sobie myślę, jaki odcinek? Karol Mike Tromba. Ale dobrze. Ale dobrze. Właśnie, ja fajnie, że są też takie trudniejsze. Ja chcę kolorowe garnitury dla ekipy. Powiem. To może kolejna będzie łatwiejsze. Dobrze, dawaj trudne. Czy ta data jest prawdziwa? Dobrze, niech takie są właśnie. Ja? To jest kwiatek jakiś. Albo że jakaś babka. Ale o co chodzi z kwiatkiem? Może nie chodzi o kwiat. To może być jakiś mój film. To są wszystkie filmy, nie? A na razie nie były same filmy Karola? No na razie były Karola. Co przyszło wszystkie. Dobra, 15 sekund. No czekaj, bo się nic nie ma. Ja napisałam coś, ale nie wiem, czy dobrze. Ja też napisałam, też nie wiem, czy dobrze. 3, 2, no i 1. Już ty nie wiem. Jest to film z kanału Berso, pod tytułem Cały dzień bez budowania. Co? Ale co to? Dlaczego czarne złoty są? Oni są... Serio? O nie, ja myślałam, że to... Dobre. Prank. Ale to masz typu? No. Czemu ty masz punkt? Ale zgadza. No to kolejna runda. O, trąbka jest. Okej. Marta. Trąbka i runda. Marta jest trąbka, są winogrona? Ja. Ten emocik wygląda dokładnie tak jak Marta, serio. Ale śmieszniejsze jest to, Marta ma swoje spersonalizowane emoji, ma Dila z Apple'em i w ogóle. Jak Marta robiła ten tatuaż mi na odcinku, to ja jej podobałem owoce tak jak leżała. Ty, może o to chodzi? Ej, może o to chodzi?
A ja to zapiszę. Nie, to... Ja też. A ja też. Ale to ja pierwsza myśl. Ja też to, bo nie słyszałam. No widzisz, trzeba słuchać, trzeba brać udział w odcinku. Że jak robił mi trauma tatuaż, to były tam borówki i ja tak leżałam i nie mogłam sięgnąć po nie, więc mi je ja też słucham. Ale serio? Dzięki! Ale to powiedziałeś! Ale najlepsze jest to, że ja to powiedziałem tylko dlatego, że po prostu uznałem, że to na pewno nie jest to, bo ani nie ma tatuażu, ani niczego uznałem. Nie no, i po prostu miałem bekę, że jest trąba i winogrona. Nie, dosłownie związane z tatuażem, ale może tu ta ręka to jest nie piąteczka, tylko stop. Bo twój tytuł to był mikser, nie pozwoli Marcia na ten tatuaż. Ej, to jest najpopularniejszy film na moim kanale. Ale to było w ogóle... Ale jest Marta Trąba? Ja zobaczyłam Marta Trąba i od razu skojarzyłam, że ten film, bo to był jedyny film, który nagraliśmy razem. To jedyny film, który nagraliśmy. Powiedziałeś, że się tak zrobił ten. A już no... No. Jak zdradził. No, podpowiedział. Ale ja byłem pewny, że to jest odpowiedź. Nie, serio byłem pewny. Widzisz więcej wiary w siebie, mój drogi kolego. Dlatego nie można tutaj sugestii. No. Chciałem, żebyście mieli punktów więcej, żeby nie było, że ktoś... To teraz wszyscy mamy punkt więcej. Dzięki. Jesteście gotowi na kolejną rundę? Tak. Jesteśmy gotowi. Najbardziej lądują właśnie w konwersacji. Wiecie? Dlaczego ja znowu nie... Już wiecie, że wiemy. I zajebiste, że druga, ta druga jest fajna. Tak. No. No i nie wiedziałam, że jest taka emotka mamy. No, fajne. O, czekaj, ja wiem! A ja wysłałam. Ja też to chciałam, naprawdę napisałam. Dobra, no dobra. Zaczęłam napisać, śledzimy. No to wyślij. Nie, wszyscy mają punkt, tak? Czemu nikt mamy! Nie skończył mnie za ten... Mamy punkt? Yeah. Ale to było przyjemne, było łatwe. To fajne. Były przyjemne emocje, bardzo tak. Fajne. Fajne, łatwizna, no. Czterne. Jak to mówią? Równie przyjemne. O Jezus. O wiem! Boże, co ja zrobiłam? No tutaj nie wiem, jak potrzebujecie aż tak dużo czasu, to możemy 15 już teraz liczyć. I sobie palnąć gafy. Jak się widzę? Joga pisze się jak. Też chciałam. Czekaj, tu napisze y. Czekajcie. Możemy sobie przez te. Wysłamy? Możemy przez te. Ulga mi napisało. Free dzwoniki versus Magdziarze? Dokładnie tak. No bo to wy byliście jedyne. No wiem, że to byliśmy my. Jezus Maria, pamiętam, że mój tata wtedy obejrzał ten filmik i mi powiedział, że mam coś poćwiczyć, bo jestem w ogóle, wiesz, taka, wiesz, niesprawna. Jesteś tak zwany klank. Giętka. Trzeba to sprawdzić. Klanki. Raz. Mi się wydaje, że to teraz będzie ostatnia to. Dokładnie. Co? Czy mamy punkt? Tak, właśnie. Challenge? Dobra. Ale to było akurat dosyć łatwe. Jak to koniec? Teraz troszkę skontrujemy, bardzo fajne tutaj i troszkę trudniejsze na koniec. Dobrze, daj trudniejsze, zarzuć czymś trudniejsze. Będziecie wiedzieć, co chodzi. Kurde, ja tu mam dwie odpowiedzi. 15 sekundek? Odpowiedzi. Idź za głosem serca. Pierwsza myśl zawsze jest najlepsza. Właśnie. Lub nie. Ja właśnie w sumie chciałbym dowieść... Dobra. Chciałbym kiedyś zrobić naprawdę badanie naukowe na temat tej teorii. Czy rzeczywiście pierwsza myśl jest najlepsza? Bo nie bo zawsze. Może... No bo może... Bo my... Ja mam w głowie jakieś takie, że kurde, mogłem to zostawić, ale mam też w głowie takie, dobrze, że zmieniłem. Dwa. Jeden. Zapodziany wąż, Frank. No, o nie, a ja chciałam, że Frank na minimajku. Ja też chciałam, Frank na minimajku. No nic. O, to jest śmieszne, to jest, w sumie miał być Frank na trąbie, ale myślę, że był to Frank na minimajku. No dlatego napisałem, że napisałem, skapnąłem się jak coś. Bo tam było tak, że ja wszedłem do pokoju, po umyciu się, zacząłem szukać węża, minęło tam kilka minut, patrzę, znalazłem kamerę w mojej tam, chyba w walizce była, czy gdzieś tam, nie pamiętam już, albo w jakimś kartonie po telewizorze. Była dziurka i była kamera, mówię, okej. I po prostu udawać, że nie wiem, nie ma tego węża, nie ma. Michael tu chodzi i mówił, jak tego węża pilnuje? Napisałam prank na trąbie, który potem był na majku, że uciekł wąż w trąbie. Ja napisałam, to był prank na mini majku, bo boi się węży, odcinek u trąby na kanale. Bo boi się węży, Boże, Berka, jakbyś pisała w liceum, ja nie chcę. Ja napisałam, że prank na mini majku z wężami i mi chodziło o ten, co my... Ale dobra, chyba jest. Ale ja jestem pomagą językową, ja nie umiem to pisać. Nie, dobrze. Tak, to było Karola. Czyli mam minus punkt, okej. Tak. Dobra. A tak to wszyscy chyba mają plus jeden, nie? Plus jeden. Przegrałam. Ile macie punktów? 4. Nie wiem. Ja mam 7. Ja mam 7. Jak to 8? No mam 8. Ja mam 7. A skąd 8? A to ci ciekawostka. A ty ostatnio też miałeś 8? Ty powinieneś mieć 8. Też powinieneś mieć około 7. No myślę, że też mam około 7. Arkadiuszu, proszę powiedzieć, ile mam punktów? Arkadiuszu. Normalnie bolo do niego, a nie Arkadiusz. Bolo. Dobra, to już były wszystkie emotki, tak? Tak. Było. To były one. To już były wszystkie emotki. Ja się z wami żegnam. Zostawiajcie łapeczki w górę. Jeśli chcecie więcej takich
odcinków, zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcje, wbijajcie do wszystkich na kanały, na Instagramy i na inne sociale, a my się z wami żegnamy i do kolejnych filmów. Pa!